Od marca dostępne nowe dowody osobiste. W pracowni nowych mediów w Radomiu będą nowe studia. Za nami pierwsza edycja turnieju Bundesliga Cup. Od 4 marca będzie można składać wnioski o nowy dowód osobisty, tak zwany e-dowód z chipem. W Radomskim Urzędzie Miejskim trwają przygotowania do wdrożenia nowego systemu. Od poniedziałku pracownicy referatu dowodów osobistych Urzędu Miejskiego rozpoczęli szkolenia dotyczące wydawania nowych dokumentów. Mamy też kupione czytniki nowych dowodów. Jest ich 18 sztuk. E-dowód będzie zewnętrznie podobny do tradycyjnego dokumentu tożsamości. Ponadto w środku znajdzie się chip, dzięki któremu będzie można ustalić dane osobowe. Wnioski o wydanie nowego dokumentu z warstwą elektroniczną będzie można składać od 4 marca 2019 roku. Będzie to dotyczyło przede wszystkim osób, którym kończy się ważność dokumentu lub ich dokumenty uległy zniszczeniu lub po prostu zgubili go. Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 roku. Po tym czasie zakłada się, że wszyscy Polacy będą mieli dowód z chipem. Formularz dotyczący nowego dokumentu będzie można złożyć również drogą elektroniczną. Wirtualne studio telewizyjne czy newsroom to niektóre z elementów pracowni nowych mediów, które znajdują się w kuźni artystycznej przy ulicy Daszyńskiego w Radomiu. Dzięki pracowni młodzież będzie mogła korzystać z nowych technologii w edukacji kulturalnej. Zdecydowaliśmy się na stworzenie tej pracowni, żeby właśnie pozyskać nowych ludzi, dając im do ręki narzędzia, z którymi oni się po prostu już jakby wychowują i bardzo mocno utożsamiają i właściwie chyba nie potrafiliby funkcjonować, gdyby im te zabawki odebrać. Studio wyposażone jest w dwie kamery telewizyjne wpięte do systemu produkcji. Możliwość jest oczywiście podłączenia dodatkowych źródeł, dodatkowych kamer, które można przynieść z miasta, jak to się mówi, wypożyczyć. Cały system oparty jest na studiu wirtualnym. Jest to dwukamerowe studio. Jak Państwo widzicie, z wykorzystaniem zielonego tła, które jest za nami, możemy wkluczować dowolną scenografię i na niej zrobić dowolny program, więc daje to dużo możliwości. Dodatkowo studio jest wyposażone w router wizyjny. W pracowni nowych mediów powstaną dwa nowe pomieszczenia. Docelowo jeszcze chcemy wzbogacić te pracownie o dwie przestrzenie. W jednej zorganizować pracownię fotograficzną, w której będziemy chcieli pokazać proces powstawania fotografii od czarno-białej do cyfrowej, a w drugiej chcemy zorganizować pracownię animacji poklatkowej. W pracowni mają także odbywać się zajęcia. Pracujemy w tej chwili nad taką zawartością merytoryczną dla tych pracowni, jak wykorzystać ten sprzęt i te możliwości i jak ich użyć w procesie właśnie edukacji kulturalnej. Więc tak na dobrą sprawę dzisiaj jeszcze nie mamy gotowego rozkładu zajęć, który mógłbym tutaj Państwu zademonstrować. Zajęcia w pracowni nowych mediów rozpoczną się we wrześniu 2019 roku. Za nami pierwsza edycja turnieju Bundesliga Cup, w którym rywalizowały zespoły z radomskiej B-klasy. Pomysłodawcami i organizatorami imprezy byli Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz Wisła Chodcza. Bardzo nam się spodobał przede wszystkim ten pomysł, tak, żeby zebrały się zespoły z B-klasy. Po usłyszeniu tego pomysłu przyklasnęliśmy temu, staramy się pomóc w organizacji. Natomiast sam turniej, muszę przyznać, że jest bardzo fajnie zorganizowany. Wszystko jest opięte na ostatni guzik, a poziom sportowy może nie jest cały czas na wysokim poziomie, natomiast jest sporo bardzo ciekawych spotkań. Na pewno fajna sprawa jest, bo znamy się praktycznie ze wszystkimi chłopakami z boiska, także fajnie w przerwie zimowej zagrać taki turniej. Warka jest tutaj poziomu sportowego, wiadomo jak to jest B-klasa, są fajne mecze, zacięte, no chyba o to chodzi właśnie w takim turnieju. W sumie w imprezie wzięło udział 10 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. Później gramy według miejsc zajętych w grupach, czyli gramy zespoły piąte grają o dziewiąte miejsce i tak aż do meczu o pierwsze miejsce, w którym występują zespoły, które zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach. Ostatecznie Puchar Wójta Gminy Chodcza powędrował do zawodników Wisły Solec, którzy w meczu finałowym po zaciętym spotkaniu pokonali GKS Stromiec 3-2. Trzecie miejsce zajęli piłkarze Legionu Suskowola, którzy wygrali z KP Stanisławice 4-2. Rozdano też nagrody indywidualne. Najlepszym bramkarzem został Paweł Postwa z KP Stanisławice. Królem strzelców okazał się Eugeniusz Dawidienko z GKS-u Stromiec, a najlepszym zawodnikiem wybrano Dawida Blina z Wisły Solec.
Do rundy wiosennej Campeon PL Ligi Okręgowej przygotowują się piłkarze Prochu Pionki. Cel od początku sezonu pozostaje niezmienny, a jest nim awans do czwartej ligi. Ekipa Roberta Rogali plasuje się obecnie na trzecim miejscu w tabeli ze stratą jednego punktu do prowadzącego klubu sportowego Warka. Piłkarze z Pionek na treningach spotykają się 3 razy w tygodniu. Zajęcia odbywają się na boisku oraz siłowni. Z tego co widzimy tutaj w tle, jest ciężka praca w tej chwili, jest czas na to, żeby podbudować siłę i moc po to, żeby w lutym zacząć pracować nad wytrzymałością, bo tak jak już wielokrotnie powtarzałem, dla nas najważniejszy będzie początek tej rundy wiosennej, gdzie mamy 2 mecze arcyważne, to jest mecz z Centrum w drugiej kolejce i w czwartej kolejce z Warką i musimy być przygotowani na wszystko. W dobrym przygotowaniu ma również pomóc spora liczba gier sparingowych. Przede wszystkim są to drużyny czwartoligowe, takie jak Radomiak drugi. W ostatnią sobotę rozegraliśmy sparing z Oskarem Przysłucha. Następnymi naszymi przeciwnikami to są Kozienice, Nida Pińczów. Mamy jednego przedstawiciela naszej okręgówki, to jest Jodła Jednia. Zagramy z Zoronką Orońsko i z Rykami, czyli czwartoligowcem z regionu lubelskiego, czyli będziemy mieli tak naprawdę przegląd radomskiego, kieleckiego i lubelskiego futbolu, ale myślę, że to naprawdę da nam obraz tego, czym dysponujemy w tej chwili i na co możemy liczyć w rundzie wiosennej. W porównaniu do kadry z rundy jesiennej zespołu nie ubył żaden zawodnik. Bardzo możliwe, że już wkrótce umowę z Kubem podpiszą nowi piłkarze. Trenuje z nami Pryciak, trenuje z nami Pietralski. Staramy się jeszcze o 2 zawodników. Nie chciałbym wymieniać tutaj nazwisk. Mam nadzieję, że wszystko dopniemy na ostatni guzik i od 1 lutego już będziemy trenować w pełnym składzie. Drugi mecz sparingowy w zimowym okresie przygotowawczym Proch rozegra w najbliższą sobotę, kiedy to zmierzy się z rezerwami Radomiaka Radom. W środę drugi mecz sparingowy w zimowym okresie przygotowawczym rozegrali piłkarze Radomiaka Radom. Zieloni na wyjeździe przegrali z ligowym rywalem Staną Stalowa Wola 0-2. Pierwsza połowa była wyrównana, obydwie drużyny miały swoje sytuacje, ale nie potrafiły zamienić ich na gola. Pierwszego gola gospodarze zdobyli w 75. minucie, gdy Mateusza Kochalskiego pokonał Andrzej Trubecha. Rezultat w 84. minucie ustalił Michał Kityński. Wynik nie jest najważniejszy oczywiście w sparingu, bo każdy gdzieś na jakimś etapie trenowania no, różne rzeczy realizuje, ale no, patrząc obiektywnie, no, w ogóle 2 różne połowy, tak? Bo pierwsza połowa, można powiedzieć, no, bardzo dobra gra z obydwu stron, tak? I z naszej i ze Stali, dużo akcji, duże tempo. No i szkoda, bo mieliśmy sporo sytuacji, można powiedzieć, do zdobycia bramki. Skuteczność nie jest najważniejsza w tym momencie, no i można tutaj zawodników gdzieś rozgrzeszyć. Natomiast to powinniśmy przynajmniej tam z 1 ze 2 bramki strzelić, tak? Natomiast druga połowa, no w moim odczuciu zdecydowanie słabsza, natomiast też no, w drugiej połowie graliśmy bardzo eksperymentalnym składem, bo 3 zawodników było gdzieś tam po chorobach. No, grał też Adam Banasia, który dopiero tam no, z nami trenuje. Paru zawodników grało nie w swoich pozycjach. No też mieliśmy 2 zawodników, którzy jeszcze dopiero z nami trenują, czyli Nowosadko, Nowakowski. Także no, był skład taki, można powiedzieć, zdecydowanie słabszy. No i też w konsekwencji 2 bramki stracone. Chociaż tak patrząc, no, przeciwnik miał 3 sytuacje, 2 wykorzystał. A my mieliśmy sporo sytuacji. Ale miałem wrażenie, że chcemy dzisiaj wejść do bramki. Kolejny mecz sparingowy Zieloni rozegrają w najbliższą sobotę o godzinie 13. Na boisku przy ulicy Chałubińskiego Radomiak zmierzy się z innym ligowym rywalem, Górnikiem Łęczna. Restauracja La Spezia. Świetna lokalizacja, nowoczesne wnętrza i różnorodne menu. Serwujemy pyszne dania z grilla. Steki wołowe, kurczak, sery, do tego znakomite dodatki i sosy. Kuchnię włoską, makarony, przystawki, ponad 30 rodzajów pizzy. Polecamy burgery z soczystej, pysznej wołowiny. A dla najmłodszych mamy specjalne menu i kącik zabaw. Organizujemy catering, imprezy okolicznościowe, posiadamy prywatny VIP room z tarasem. Restauracja La Spezia, ulica Sandomierska 1. Zdrowo i ze smakiem. Na program zaprasza sponsor Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoleka. www.autolekar.pl. Leclerc. Słomka ptysiowa 1 kg 20,99. Żurawina morele suszone 1 kg 14,99. Makaron różne formy 1 kg 2,39.
Tylko w czwartek do godziny 12 20% rabatu na warzywa. Leclerc. Na prognozę pogody zaprasza fabryka broni Łucznik Radom. W piątek w Radomiu będzie pochmurnie, na termometrach 3 stopnie. Ciśnienie będzie wynosić 1004 hektopaskale. W sobotę nadal pochmurnie, można wciąż spodziewać się opadów deszczu. Za to temperatura wzrośnie do 8 stopni. Ciśnienie spadnie do 1002 hektopaskali. W niedzielę podobna aura. Synoptycy zapowiadają dalsze opady deszczu. Temperatura spadnie do 6 stopni. Ciśnienie będzie wynosić 1011 hektopaskali.